Do kogo? Panie marszałku, pani senator wnioskodawczyni. Rzeczywiście mamy kim się chlubić, ale moje pytanie czego innego dotyczy. Mianowicie nie zauważyłem, aby w kościołach ta rocznica była w szczególny sposób obchodzona. I moje pytanie zaś, czy państwo w tym szlachetnym zamiarze zwrócili się do kościoła, żeby sposób, na miarę oczekiwań państwa ta rocznica była i czczona, i przypominana? Dziękuję, senatorze. Panie senatorze, proszę bardzo. Chcę powiedzieć, że w wielu miejscach oczywiście była, w wielu diecezjach, w wielu parafiach, jest wiele stowarzyszeń imienia świętej królowej Jadwigi na moim terenie, w mojej diecezji. Ja sama społecznie działam w stowarzyszeniu imienia królowej Jadwigi, a oczywiście działania, jeżeli chodzi o przez Kościół podejmowane, mogę tylko zacytować fragment pisma już seniora biskupa, dawnego biskupa, profesora Wacława Świeżawskiego, ordynariusza diecezji sandomierskiej. Może fragment. Dziś ponawiam prośbę, to kieruję pismo także do, między innymi ja byłam taką adresatką, ale także i inni biskupi, prośba o głęboką i praktyczną troskę o królową, o korzeniach chrześcijańskich, także w ekumenicznym wymiarze, podkreślając jej pokojową politykę, umiejętność jednania narodów i zwaśnionych rodów przez mądre rozwiązywanie konfliktów międzynarodowych, żeby jednocześnie była właśnie także patronką Kościoła. To są podejmowane działania. Ja mam pismo biskupa. Jeżeli chodzi o tą troskę Kościoła, to ona jest ta troska Kościoła. Dziękuję, pani senator.